Siemanko wszystkim, dzisiaj chciałem wam pokazać fidget spinner. Nie mam pojęcia o co z tym chodzi, ale jest to pewnego rodzaju zabawką dla chyba ludzi znerwicowanych, bo dla normalnego człowieka nie mam pojęcia po co takie coś zostało stworzone. Akurat ten mój fidget jest wydrukowany na drukarce 3D i kolejno w każdym rogu zamontowałem dwie monety jednofuntowe, czyli w sumie 8 funtów, składa się na jednego fidgeta, a w środku jest łożysko, które jest otwarte i suche, żeby nie miało żadnych oporów, na przykład oporów jakiegoś smaru, oleju czy coś w tym stylu, by po prostu leciutko się kręciło i dawało to pewnego rodzaju frajdę. Jaka to frajda jest? Nie wiem, może wy mi powiecie, bo ja nie mam pojęcia o co z tym chodzi, o co cały ten szał. Bo jak wpiszecie w YouTubie, czy na eBayu, czy w Google'ach, pełno ludzi się tym bawi, ale po co? Nie wiem. I to jest niepotrzebne kompletnie. Zrobiłem to tylko dla zabawy. Tak się to właśnie kręci. Widziałem jeszcze na łożyskach ceramicznych, gdzie o wiele dłużej się to kręci, ale myślę, że tutaj na zwykłym łożysku za 15 czy tam za 15 zł czy za 3 funty kręci się to wystarczająco dobrze. No to również położyć na stole i sobie tak kręcić, ale jaki z tego sens, nie wiem. Taka zabawka dla ludzi znerwicowanych, co mają jakieś tiki, nie wiem, czy muszą się czymś bawić, coś mieć w rękach. To ktoś wymyślił taki fidget. Na eBayu gotowy fidget możecie kupić za 20, no nawet 40 funtów, a na pewno są jeszcze droższe. Z jakichś dziwnych firm, które robią różne takie dziwne rzeczy. Ale po co to miałem kupować, skoro mogę sobie sam wykonać? Widziałem również z potrójnym, w sumie ciężarki, to nie można nazwać, że to są z potrójnymi coinami, czy tam monetami, ale że miały trzy równomiernie rozłożone ciężarki i nawet tylko dwa ciężarki. Różne typy. Widziałem na internecie. Zrobiłem sobie 4, bo stwierdziłem, że 4 będzie lepiej, że będzie cięższe i dłuższe się kręciło. Zwłaszcza dlatego, że moje łożysko ma całkiem spore opory toczenia. Także jeśli macie jakieś pomysły na jakiś inny fidget, który można wykonać na drukarce 3D, zapraszam do komentarzy i kontaktowania się ze mną, bo mogę dla was taki wykonać. Także pozdrawiam, jeśli ten filmik był spoko, dajcie kciuka w górę, jeśli był do kitu, dajcie kciuka w dół i na pewno napiszcie, dlaczego tak uważacie. Bo jeśli nie powiecie mi, to niestety następne filmiki również będą do dupy. Bo się nie mogę poprawić, nie wiem co. Także do następnego, dzięki, cześć.